Cześć Squadroni, z tej strony Psorka Krystal. Kto mnie jeszcze nie zna, to dzień dobry. I dzisiaj to ja mam przyjemność odpowiadać na wasze pytania. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś nowego, chociaż i tak zadajecie masę pytań na co dzień na turnusach, więc możecie znać pytania, odpowiedź na te pytania, ale wątpię. Dobra, możemy zaczynać. Gdyby była psorka zwierzęciem, to jakim? Miesiąc temu psor Flavio zadał mi dokładnie to samo pytanie, więc jestem na nie przygotowana. Byłby to leniwiec. Leżą, całe życie odpoczywają, mają ogromne uśmiechy, cieszą się z życia. Nic tylko być leniwcem. Jakie jest psorki ulubione danie? Danie to bez dwóch zdań pierogi ruskie. Pod każdą postacią, czy gotowane, czy smażone. Ważne, żeby były ruskie. I nigdy się nie znudzą. One po prostu zawsze są pyszne. Jakie jest psorki motto życiowe? Może to nie jest takie, że motto, ale na pewno kieruje się taką zasadą, że lepiej żałować, że coś się zrobiło, niż że czegoś się nie zrobiło. Bo w takim momencie, kiedy czegoś nie robimy po prostu, to tylko gdybamy i może nas to potem bardzo męczyć, że co by było, gdybym jednak to zrobiła. A jak spróbujesz i nawet nie wyjdzie, to chociaż nie możesz sobie tego zarzucić, że nic nie zrobiłaś, nie zrobiłeś i siedziałeś w miejscu. Więc tak, takie coś. Jakie jest psorki największe życiowe zaskoczenie? Ludzie mnie zadziwiają na co dzień, każdego dnia swoimi różnymi dziwnymi pomysłami. Przede wszystkim czarodzieje zadziwiają mnie swoimi różnymi dziwnymi pytaniami na co dzień. A ostatnio widziałam zdjęcie sowy, że ta sowa ma takie nóżki. Bardzo mnie to zaskoczyło. Nie wiem, czy widzieliście, jak sowa wygląda z nogami. Jak nie, to polecam zobaczyć. Kiedy i w jakich okolicznościach najbardziej się w życiu psorka bała? Bez dwóch zdań jest to turnus w Niepołomicach z psorem Daxem. Cały ten okres był stresujący. Trzeba było uważać z każdej strony, czy ktoś nie wychodzi. Ciśnienie 200 na 100 przez 12 dni. Ale bardzo miło to wspominam. Pozdrawiam oczywiście. Więc tak, to był ten okres najbardziej stresujący chyba. Czym psorka zajmuje się w życiu codziennym? Studiuję komunikację wizerunkową aktualnie, a tak to udzielam korepetycji z matematyki, takim bąblom jak wy, od najmniejszych do takich największych. Wiadomo, teraz jest taka sytuacja, jaka jest, więc widzę się ze swoimi uczniami, tak jak właśnie teraz z wami. No i kiedy mogę, to jestem psorem w naszej super krainie. Kto wciągnął psorkę do Quattronu? Była to psorka Aira. Szkoda, że dopiero teraz się dałam przekonać, namówić, ale bardzo się z tego cieszę i jestem wdzięczna. Jaki jest psorki ulubiony sport? Oczywiście rozgrzewka to podstawa, więc skoro taka jest zasada, to każdy sport jest super. Nie, tak na dobrą sprawę najbardziej chyba lubię siatkówkę, ale każdy sport jest dla mnie super przyjemny, bardzo lubię je uprawiać, poza jazdą na rowerze. Tego nie lubię. Ulubiona gra z dzieciństwa. Do tej pory uwielbiam grać w kalambury, a przede wszystkim z psorką Noną. Kalambury to jest cudowna gra, bez znaczenia gdzie, z kim, nie trzeba mieć żadnych rzeczy, można się w nią bawić zawsze. A przede wszystkim no to super spędzenie czasu ze znajomymi. Kiedy tęskni psorka za Quattronum, to do kogo dzwoni, żeby się pocieszyć? Mam takie szczęście, że mieszkałam do tej pory z psorką Lexi, więc miałyśmy siebie na co dzień, więc mogłyśmy o tym rozmawiać w każdej możliwej wolnej chwili. Ale obok też jest psorka Aileen, z którą bardzo często się spotykamy, jak to jeszcze było możliwe, rozmawiamy. No i tak samo oczywiście blisko mnie jest psor Flavio, z którym też zawsze ciepło wspominamy sobie turnusy. A tak, żeby zadzwonić, napisać, to oczywiście jeszcze psor Lutrus, którego też pozdrawiam. Ulubiony instrument psorki. Sama gram na saksofonie, pianinie, bardzo lubię te instrumenty, ale jednak perkusja to zawsze było dla mnie po prostu jakiś kosmos. Fizycznie niemożliwe w ogóle do ogarnięcia rąk i nóg w tym samym czasie, więc bardzo podziwiam tych ludzi i bardzo lubię jej słuchać, więc perkusja.
twoje ulubione kwiaty? Moje ulubione kwiaty to konwalie. Bardzo ładnie pachną, są takie delikatne, kwitną w maju. Same plusy. Jaka jest najlepsza podróż, jaką psorka przeżyła? Oczywiście, no, poza wszystkimi turnusami, które no, bardzo za nimi tęsknię swoją drogą. Ale jest to wyprawa, tak można nazwać, do Meksyku na miesiąc z zespołem tanecznym, w którym tańczyłam całe życie prawie. Super, naprawdę. Podróż w życie, tak na dobrą sprawę. Ludzie, tradycje, zwyczaje, masę różnych zespołów, kultur. Naprawdę coś niesamowitego. Bardzo polecam. Dobra, może jakieś ostatnie pytanie. Oczywiście nie mogę o nim zapomnieć. Bardzo mnie to pytanie rozbawiło i mam nadzieję, że dobrze je zinterpretowałam. Na tym skończymy. Z kogo robi psorka mężczyzn? Wiecie, mężczyzn z was zrobię tutaj i przede wszystkim do tego, że musicie być jak szalona rzeka, jak tajfun, który obali mur, no i jednocześnie musicie być tak tajemniczy, jak tamten księżyc, co wygląda dziś zza chmur. Mam nadzieję, że odpowiedziałam satysfakcjonująco. No i tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. No i niestety nie możemy się zobaczyć. Mam nadzieję, że wkrótce już to będzie możliwe. Trzeba trzymać kciuki, a teraz no, nie pozostaje nam jak nic innego, jak siedzieć w domu bezpiecznie. Można grać w kalambury online, też się da na przykład. Polecam, albo państwa i miasta. Więc dbajcie o siebie i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiam, pa, pa!